Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Agata Tyrańska i jak prawie co czwartek z moimi tutaj przyjaciółkami przychodzimy właśnie w to miejsce, aby opowiadać wam o osobie Jezusa Chrystusa. O tym, jak spotkaliśmy Go w swoim życiu i jak On odmienił nasze życie. Ja 18 lat temu spotkałam osobiście Jezusa i ustami swoimi wyznałam, że Jezus jest Panem i jest biletem do nieba. I tak jak wyznałam swoimi ustami, tak w swoim sercu uwierzyłam. Wzięłam odpowiedzialność na skutek głoszonej mi Ewangelii. Wzięłam odpowiedzialność za swoje życie. Skonfrontowałam swoje życie z informacją, którą słyszałam. I chcę Ci o tym krótko opowiedzieć. Przez większość swojego życia byłam zdominowana przez lęk. Pochodzę z rodziny, może nie do końca rozbitej, ale z rodziny, w której był alkohol. Nie doświadczyłam miłości takiej namacalnej moich rodziców i czułam się po prostu jako taka niespełna 16-latka bardzo niebezpiecznie. W ogóle bałam się o swoje życie. Po prostu w ogóle się bałam. I postanowiłam, że zwiążę moje życie z człowiekiem, który się mną zainteresował. Natomiast on był związany z grupą przestępczą. Na tamten czas wiedziałam, że siedział już w więzieniu, że zabił człowieka. Ale wiesz, lęk, który towarzyszył mojemu życiu, był tak silny i tak dominujący mnie. I lęk, który mnie paraliżował w postaci takiej, że ja się bałam o swoją przyszłość, spowodował, że absolutnie taka informacja, że ten facet siedział za morderstwo, w ogóle mnie nie dotykała. Ja po prostu potrzebowałam związać się z kimś, z taką osobą, z którą przynajmniej będę wiedziała, że jestem bezpieczna. Tak mi się wydawało na tamten czas. Źle mi się wydawało. Moje życie tak naprawdę w bardzo szybkim tempie zmierzało, kurczę, tak powiem, takie w zagładzie, jakkolwiek to rozumieć. Nie chcę rozwijać tego i opowiadać jak gdyby takiej całości i rozwijać się z tej takiej negatywnej perspektywy, ale chcę Ci powiedzieć, że żyjąc z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, naglądałam się mnóstwo negatywnych rzeczy. Widziałam praktycznie wszystkie złe rzeczy, które dzisiaj, powiedzmy, oglądamy w filmach Patryka Wegi, kobiety, mafii i tak dalej. Ja tak naprawdę byłam w tym życiu utopiona i głęboko w tym wszystkim siedziałam, więc może sobie wyobrażać, jak wyglądało moje życie. I człowiek, z którym właśnie byłam związana i był w tej zorganizowanej grupie przestępczej, trafił kiedyś do więzienia na bardzo krótki wyrok, na 10 miesięcy. Ja się bardzo cieszyłam. Bardzo się cieszyłam, ponieważ byłam przez niego zdołowana i tak naprawdę cieszyłam się, że został zamknięty do więzienia. Ale w przeciągu 3 miesięcy napisał do mnie list z więzienia, że poznał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on również mnie prosi o przebaczenie. I wiesz, podczas naszego życia on wielokrotnie mi, że tak powiem, obiecywał poprawę i tak dalej. Natomiast nigdy tak naprawdę ja tej poprawy nie oglądałam, ponieważ on się tak naprawdę nigdy nie zmienił. Ale ta informacja, którą mi powiedział, była trochę taka, wiesz, no intrygująca, choć na tamten czas w moim sercu też zaistniała nowa fraza, mówię, kurczę, tak naprawdę nie dotknął jeszcze tylko sprawy religii, sprawy w ogóle Boga. Nie dałam wiary w ogóle w to, co do mnie mówi, ale te 10 miesięcy bardzo szybko zleciało i wrócił do domu. I tak naprawdę oglądałam życie, zmienione życie. I nie mówię teraz tutaj o resocjalizacji, tylko mówię o głębokiej przemianie wnętrza człowieka. I cały czas mówił do mnie, że spotkał Jezusa, że Jezus mu przebaczył jego grzechy, że winy zostały mu darowane, że wnętrze zostało jego zmienione, że tak naprawdę jest nowym człowiekiem. Tylko wiesz, dla mnie tak naprawdę niekoniecznie to cokolwiek w ogóle znaczyło. Ja zaczęłam się przyglądać jego życiu. I tak naprawdę, to co powiedziałam wcześniej, nie był człowiekiem zresocjalizowanym, tylko to był człowiek o nowym sercu, o nowym kierunku życia, o nowym pragnieniu.
I ja takie życie właśnie jego oglądałam. I mówił też do mnie, posłuchaj, musisz pojednać się z Bogiem. Na tej ziemi każda osoba winna pojednać się z Bogiem. Jeśli nie pojedna się z Bogiem, po prostu jakkolwiek to powiem, jakkolwiek to zabrzmi, po prostu pójdzie do piekła. I on do mnie mówił, pójdziesz do piekła. Ja mówię, ty jesteś nienormalny. Taka osoba jak ty potrzebowała zbawienia, potrzebowała się jakoś tam naprawić, naprawić w ogóle swoje serce, ponieważ krzywdzisz ludzi, krzywdziłeś mnie, krzywdziłeś wielu naszych bliskich. Tak naprawdę przez ciebie siedział w więzieniu jeden mój szwagier, drugi mój szwagier, mój tata. Mówię, ty jesteś tak naprawdę, ty byłeś tak naprawdę do utylizacji lub do w ogóle głębokiej przemiany, ale ja... I teraz wam też powiem, takiego bardzo ważnego, ja byłam bardzo sprawiedliwym człowiekiem w swoim wnętrzu. Tak naprawdę większość mojego życia spędziłam jako ofiara. Większość mojego życia spędziłam jako osoba, która była pędzona przez lęk, więc tak naprawdę byłam łatwa do manipulacji, łatwa do tego, żeby sterować moim życiem. Stąd tak naprawdę związanie się z osobą, która była w grupie zorganizowanej, moje życie poprzez system moich decyzji doprowadziło mnie do upadku. I ja teraz słyszę taką informację. Ty, taka sprawiedliwa i dobra i tak dalej, musisz pojednać się z Bogiem, bo jeśli się z Nim nie pojednasz, to wedle Jego słowa normalnie, klasycznie idziesz do piekła. I wiecie, straszna to była dla mnie informacja. Ja w ogóle nie bardzo wiedziałam, do jakiej przegródki swojej w ogóle głowy schować takową informację. Ale z uwagi na to, że moje życie głęboko było zaangażowane w to jego życie przestępcze, więc pewnego pięknego dnia do mojego domu przyjechała policja. Ja zostałam aresztowana pod zarzutem współzorganizowania grupy przestępczej. I wiesz, nieważne, czy ja realnie byłam tym organizatorem grupy przestępczej. Ważne było to, że masę informacji, masę rzeczy świadczyło przeciwko mnie. Założyłam kiedyś firmę na potrzeb narodzin naszego syna. Firma się nazywała firma Wiktor. I na tą właśnie firmę były wyłudzane kosmiczne ilości pieniędzy. Na tą właśnie firmę były brane ekskluzywne samochody i tak dalej. I to wszystko szło tak naprawdę na moje konto. Więc kiedy ta policja przyjechała mnie aresztować, to aresztowali mnie pod zarzutem tak naprawdę zorganizowania tej grupy przestępczej. I wiecie, mi cały czas wtedy towarzyszyły w głowie, w moim sercu, jakkolwiek to dzisiaj powiedzieć, te słowa Ewangelii, że Bóg jest żywy, że Jezus Chrystus darował nam nasze przewinienia, nasze grzechy. I ja zostałam wtedy aresztowana i skuli mnie normalnie jak takiego klasycznego przestępcę w kajdanki i zostałam wieziona pod zarzutem grubym do prokuratury. Ale wewnątrz swojego serca zawołałam wtedy do tego Boga na tyle, na ile umiałam i na tyle, na ile miałam zrozumienie. Mówię, jeśli jesteś żywy, bo o żywym jest mi mówione, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do więzienia. Nie miałam w ogóle pojęcia, że Bóg jest w ogóle żywy. I wiecie, kiedy weszłam do tego prokuratora, to on zastosował wobec mnie środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Nie aresztował mnie. I kiedy wracałam do domu, to wewnątrz mojego serca ja wiedziałam, że tylko i wyłącznie jakaś wyższa instancja mogła to dla mnie uczynić, ponieważ materiał dowodowy obciążający mnie był tak wielki, że żaden mecenas nie mógł mnie z tego wyciągnąć, a jednocześnie zostałam puszczona wolno. Tylko i wyłącznie z tą sytuacją, że muszę podpisywać dozór. I ja wtedy, kiedy wróciłam do domu, zaczęłam sobie czytać Biblię. W ogóle mówię, człowiek, z którym żyję, który mówi, że poznał Jezusa i nawrócił się i zmienił swoje życie, mówił mi, że on przepraszał Boga za swoje grzechy. Ja w ogóle nie bardzo wiedziałam, co to jest grzech, no bo jak to rozumieć w XXI wieku, co to jest grzech? To jest troszkę taki archaiczny język. Wiecie, że ktoś tam przeprasza Boga za swoje grzechy i tak dalej. Grzech to jest błąd. To jest skręcenie w jakimś błędnym kierunku, w jakimś innym kierunku, nie takim, jakim Bóg określa. I zaczęłam czytać sobie Biblię i mówię, Boże, ja taka się czuję w ogóle dobra. Nie wiem, za co mam Cię przeprosić. W ogóle
No kiedyś normalnie, klasycznie, jak chodziłam do spowiedzi, to tam wymyślałam jakieś grzechy, że przeklinałam, ciągnęłam siostrę za włosy, byłam nieposłuszna swoim rodzicom, ale tak naprawdę z tej drewnianej budki dalej wychodziłam z poczuciem winy, z poczuciem przygnębienia. Absolutnie nie czułam żadnego odpustu. I wiecie co? Ja przeczytałam sobie w Biblii taką informację, że jeśli mężczyzna spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I zrozumiałam, tak jak wtedy zrozumiałam, że Bóg wszystko podniósł do rangi serca. I ja zrozumiałam, że ja w moim sercu popełniłam wszystkie grzechy. Nie zrobiłam ich fizycznie, ponieważ byłam sterowana przez lęk i większość tych rzeczy, które chciałam uczynić, zaznaczam, że chciałam, nie uczyniłam dlatego, że się bałam. Ale w moim sercu pożądałam innych mężczyzn. W moim sercu określałam ludzi różnymi epitetami. I wedle Boga to są w ogóle uchybienia i to są grzechy. A Bóg podniósł wszystko do rangi serca. I wiecie, na mnie tak jakby w tym moim pokoju spadła taka świadomość, że ja tak naprawdę grzeszę tak samo jak ludzie, którzy parają się grupami przestępczymi, jak ci, którzy handlują narkotykami, jak ci, którzy tak naprawdę częstują dzieci narkotykami i tak dalej, i tak dalej. Zrozumiałam, że w ogóle Bóg ma zupełnie inny miernik. I to nie jest miernik, który posiadam ja. Mój miernik to jest bycie sprawiedliwym, ale ja nie mam tak naprawdę gwarantu w Biblii, że mój miernik jest dobry. Moim miernikiem to było to, że ja jestem dobra, sprawiedliwa. Na szali mojego życia jest masa dobrych uczynków i ja na podstawie tych uczynków pójdę do nieba. Dwa powiem więcej. Będąc i żyjąc z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej, chciano mnie zabić, chciano mnie porwać, więc tak naprawdę w ogóle ja jestem bliska w ogóle tak naprawdę Jezusowi. Nawet miałam takie myślenie, że ja i Jezus tak naprawdę mamy wiele ze sobą wspólnego. Jego zabili, a mnie chciano, więc on tak naprawdę w ogóle wobec mojego życia przymruży oko. No ale niestety okazuje się, że w Biblii jest napisane, że zbawienie jest z łaski, za darmo, nie z uczynku, żeby nikt nie mógł się chlubić przed Bogiem. I wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, sama będąc w moim pokoju, klęknęłam na swoje kolana i powiedziałam: Jezus, wiem, że zbłądziłam w swoim życiu, że poszłam w ogóle w zupełnie innym kierunku, niż mówi Twoje Słowo. Ale ja w ogóle nie wiedziałam, co mówi Twoje Słowo, bo mi nikt nigdy nie powiedział, że ja w ogóle mogę Biblię poczytać. Wiecie, o co chodzi? Nikt tak naprawdę mnie szczerze nie zachęcił do tego, żeby w ogóle poczytać Biblię. Mi się wydawało, że Biblia to jest w ogóle taka książka, którą tylko i wyłącznie ma ksiądz i on tam w ogóle nam czyta co niedzielę z kazalnicy. Kurczę, oszukał nas system i oszukała nas religia. I ja sama, będąc we własnym pokoju, klęknęłam na swoje kolana. Przeprosiłam Boga za swoje grzechy. Przeprosiłam Go za grzech egoizmu, za to, że żyłam bez Niego. Za to, że tak naprawdę, bo wiecie, Bóg jest w ogóle dostępny tak naprawdę nawet w stworzeniu. W ogóle tylko i wyłącznie patrząc na stworzenie i na to, że w ogóle istnieje świat, można uwierzyć, że w ogóle jest coś wyższego. Że to wszystko w ogóle nie powstało z wybuchu, bo jakby powstało z wybuchu, to skąd się wziął wybuch? Wiecie, to jest w ogóle mega w ogóle logiczne. Nawet jeśli powstało z wybuchu, to skąd się wziął wybuch? Ja oddałam Jezusowi swoje życie. I chcę Ci powiedzieć, że w momencie, kiedy oddałam Mu swoje życie, On zamieszkał w moim sercu. Bóg jest duchem i zamieszkał jako duch w moim sercu. I w jednej sekundzie odpadł ode mnie lęk, który mi towarzyszył całe życie. I ja wiem, co to był za lęk. To był mocarz w moim życiu. To był tak naprawdę lęk przed śmiercią. Lęk o przyszłość, który tak naprawdę potem, jak się rozwinął, to miał różne gałęzie. Ale mocarzem to był lęk przed śmiercią, ponieważ każdy z nas zastanawia się, co będzie
pokój, jak zamkniemy swoje oczy. Czy nagle się otworzy przed nami tak zwana cudowna przestrzeń, jakiś panel w suficie i tam będzie czyściec, tam zostaniemy oczyszczeni z naszych grzechów i potem spojrzymy Bogu prosto w oczy. No nie, nie ma czyśćca. Tutaj, na tej ziemi, każdy z nas musi pojednać się z Bogiem. I ja się z Nim pojednałam. Ten lęk ode mnie odpadł. Stałam się innym człowiekiem, nowym człowiekiem. I o takim nowym człowieku mówi Biblia. Biblia mówi o człowieku nowym, nowonarodzonym. Nie naprawionym, nie tak jak wiecie, często odnawiamy swoje mieszkanie. Jest brzydkie, brudne są ściany i je odnawiamy w postaci takiej, że malujemy na przykład ściany. Nie, nie o czymś takim mówię. Kiedy oddajemy Jezusowi swoje życie, kiedy przyjmujemy Go do swojego serca, stajemy się nowymi stworzeniami. Kiedy uznajemy, że dotychczasowe nasze życie było życiem grzesznym, życiem bez Niego, życiem grzesznym i uznajemy Go Panem swojego życia, oddajemy Mu ster swojego życia, to Biblia mówi, że stajemy się nowymi ludźmi, nowymi stworzeniami, całkowicie nowymi urodzonymi, tak jakbyś na nowo wyszedł z łona. Rozumiesz? Nowy powstaje w Tobie człowiek. I teraz powiem Ci jeszcze jedną ważną rzecz. Ten sam człowiek, który mnie tak naprawdę poranił w tym życiu, oczywiście ja mu na to pozwoliłam, z poczucia niskiego własnej wartości i dlatego, że się bałam. Ten sam człowiek jest dzisiaj moim mężem. Bardzo go kocham i nigdy nie myślałam o tym, żeby go zostawić i żeby się rozwieść. I chcę Ci powiedzieć, jak ten Bóg, któremu oddałam swoje życie, przeprowadził mnie przez temat przebaczenia. Temat przebaczenia jest tematem, z którym się każdy człowiek boryka tutaj na ziemi. Chcę Ci powiedzieć, że przede wszystkim zostałam uzdolniona do tego przez właśnie tego Jezusa, który zamieszkał w moim sercu. Bo kiedy ja Mu wyznałam moje grzechy, to On mnie z nich oczyścił. I choć moje grzechy były ciężkie, to Jego krew zmazała dokumentnie mój grzech, wymazał list dłużny, który mi ciążył i nigdy nie wspomniał żadnego mojego przewinienia. I taki jest Bóg. Ktokolwiek dzisiaj wspomina moje przewinienia, moje mankamenty, to na pewno nie jest to Bóg. W najgorszym przypadku jest to diabeł, a w najlepszym złośliwy człowiek. I ten Bóg uzdolnił mnie do głębokiego przebaczenia. Kiedy zapytałam, jak mam przebaczyć facetowi, z którym tak naprawdę chcę związać moje życie, bo wiem, że go kocham. Ale w mojej duszy jest pewnego rodzaju pamięć, która pozostawiła na mojej duszy różnego rodzaju rany. I Bóg, bo w ogóle Bóg mówi, On żyje i mówi, i powiedział do mnie takie słowo. Ty podejmij decyzję o przebaczeniu, a ja uleczę Twoje serduszko. I chcę Ci powiedzieć, że 18 lat temu miała miejsce ta historia, o której Ci opowiadam. I ja jestem dzisiaj wolnym człowiekiem, człowiekiem, który przebaczył swojemu winowajcy. I na pewno wszyscy znacie tą modlitwę, Ojcze nasz, który jesteś w niebie i tak dalej, i tak dalej. Przebacz nam tak, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. No ale teraz coś Ci powiem. Gdyby Boże przebaczenie zależało od tego, jak my przebaczymy drugiemu człowiekowi, to marna nasza pozycja. Ale Bóg nie jest taki jak człowiek. To dobry Bóg. Ale ja uzdolniona zostałam do tego, aby przebaczyć mojemu winowajcy tak, jak przebaczył mi Bóg. A przebaczył mi tak, że nigdy nie wspomniał mojego grzechu. I ja z tym Bogiem w sercu postanowiłam, że przebaczam mojemu winowajcy. Bóg uleczył moje rany. I jestem dzisiaj z tym samym człowiekiem, dzięki któremu kiedyś mogłam trafić na ciężkie lata do więzienia. Rozumiecie? Zaświadczam Ci dzisiaj o potężnym Bogu, o Jezusie Chrystusie, który na krzyżu Golgoty wziął na siebie Twój i mój grzech, czyli Twój i mój błąd.
Jeśli pojednasz się dzisiaj z Bogiem, jeśli przeprosisz Go tak naprawdę za jeden grzech, za grzech egoizmu, za to, że żyłeś bez Niego, za to, że Go nie szukałeś, a mogłeś. Głoszę Ci dzisiaj prostą historię. Wiecie, że w ogóle ten Bóg, do którego tak naprawdę, jakkolwiek by to rozumiemy, wszyscy się modlimy. Często jest tak, że modlimy się do jakiejś w ogóle, do jakiegoś wyobrażenia, bo takiego Boga w ogóle nie ma. Ale modlimy się, odwołujemy się do jakiejś wyższej instancji. On żyje. Przyjdź do Niego dzisiaj. Powiedz: Boże, była taka dziewczyna na Nowym Świecie i ona mi opowiadała, że w ogóle Bóg żyje. Ale co to znaczy, że On żyje? To gdzie On jest? No właśnie, gdzie On jest? Jest w tych, którzy oddali Mu swoje życie, zamieszkał w Nim przez Ducha Świętego, ale normalnie, klasycznie siedzi w niebie, po prawicy swojego Ojca. I On kiedyś tutaj wróci, po swój Kościół. A Kościół to nie jest budynek, a Bóg to nie jest jakiś harpagan, który wróci po jakiś budynek i będzie go dźwigał do nieba. Wiecie? No jak? Tyle tych kościołów zbudowanych, jak On by to podźwignął? Śmieję się oczywiście teraz. Bóg przyjdzie po Kościół, czyli po ludzi, którzy oddali Mu swoje życie, którzy tak naprawdę zostali pokropieni Jego świętą krwią, obmyci ze swoich win. Chcę Ci trochę teraz o Nim zaśpiewać, ponieważ ja też śpiewam. Układam różne piosenki o tym Bogu, który mnie zbawił, o tym Bogu, który darował mi karę, przebaczył mi moje grzechy. Może zadajesz sobie takie pytanie, ale po co to robić, no tak naprawdę na ulicy, czy nie trzeba tego zachować dla siebie, no przecież tak naprawdę sprawa wiary jest rzeczą osobistą, dlaczego tego nie schowasz dla siebie, kobieto, czemu w ogóle wychodzisz na ulicę? Powiem tak, no nie śmiem zatrzymać tej informacji dla siebie, dlatego że uznałam tą informację o Jezusie, tak istotną i ważną, od której zależy w ogóle moje i Twoje życie, że nie śmiem zachować tego dla siebie. Ponieważ od kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, nie jestem egoistką. Więc jak to też rozumieć? To tak jakbym, powiedzmy, była chora na raka, miała lekarstwo, została uzdrowiona i nigdy się tą informacją nie podzieliła. Wiecie, trochę szambo. Więc z uwagi na to, że wierzę, że dzięki tej informacji, którą głoszę do Ciebie, możesz tak naprawdę swoje życie tutaj na ziemi zakończyć, nie zakończyć, bo tak powiem, gnijąc tej ziemi, tylko możesz odejść z tej ziemi, przenosząc się do zupełnie innej rzeczywistości. Bo to, co my nazywamy tak naprawdę tym dzisiaj, to nie jest wszystko. Jest wieczność. Jest życie tutaj i jest życie po śmierci. Rozumiecie? Na pewno każdy z Was zastanawiał się w ogóle, po co ja jestem na tej ziemi, nie? Jaki w ogóle cel mojego istnienia? Kto mi taki numer wywalił, że mnie w ogóle posłał tutaj na tą ziemię? Mam jak mam, potem umrę i co? To nie jest koniec, kochani. To nie jest koniec naszego życia. Tak naprawdę tutaj na tej ziemi winniśmy pojednać się z Bogiem, oddać Mu swoje życie i tak naprawdę, kiedy zamkniemy swoje oczy na tym ziemskim padole, to tylko i wyłącznie przejdziemy do zupełnie innej, później rzeczywistości. Pozwólcie, że zaśpiewam Wam piękną piosenkę o Jezusie. Wyrosłeś z suchej ziemi, niczym korzeń Isajego, z dziewicy izraelskiej i z Ducha Świętego, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Chodziłeś po tej ziemi, demony uciekały, choroby się kończyły, a chleby rozmnażały, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Na krzyżu tam poniosłeś śmiertelne to cierpienie,
a potem z martwych wstałeś i odkupiłeś ziemię, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Wstąpiłeś na niebiosa, klęknęli aniołowie, a ojciec tron ci wskazał i zasiadł tam Bóg człowiek, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił Duch na ziemię. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe, w Duchu Twym, i wołamy, wróć Jezus Elohim. Wyrosłeś z suchej ziemi, niczym korzeń Isa Jego, z dziewicy izraelskiej i z Ducha Świętego, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Chodziłeś po tej ziemi, demony uciekały, choroby się kończyły, a chleby rozmnażały, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Na krzyżu tam poniosłeś śmiertelne to cierpienie, a potem zmartwychwstałeś i opuściłeś ziemię, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Wstąpiłeś na niebiosa, klęknęli aniołowie, a ojciec tron ci oddał i zasiadł tam Bóg człowiek, bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił Duch na ziemię. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe, w Duchu Twym, i wołamy, wróć Jezus Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił Duch na ziemię. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe, w Duchu Twym, i wołamy, wróć Jezus Elohim. Przyjaciele, Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest dla każdego z nas taka sama. Niezależnie od tego, kim jesteś, czy jesteś właśnie pięknie wyglądającym człowiekiem, super, eleganckim, przystojnym, pociągającym, czy tak naprawdę zwykłym jakimś szarlatanem, dziadem, bezdomnym i tak dalej. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ewangelia dla każdego człowieka jest taka sama. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Nie ma to znaczenia, kim jesteś, do jakiego miejsca w swoim życiu doszedłeś lub doszłaś. Boże Słowo dla każdego człowieka jest takie samo. I ja się z tym tak naprawdę zmierzyłam. I w stosunku do każdego człowieka głoszę tak samo, ponieważ Bóg to nie jest humanista. On posłał swoje Słowo i posłał swojego Syna, aby każdy człowiek, niezależnie od miejsca, w którym jest, mógł się pojednać. To sprawiedliwy Bóg. To Bóg miłości. On dla każdego ma to równo. Wiecie, tak naprawdę grzech, jakkolwiek to rozumiemy, on się w ogóle nie zmienił. Wciąż tak naprawdę borykamy się z różnymi prozaicznymi rzeczami związanymi z rzeczywistością.
Niczym się to nie różni od ludzi, którzy żyli kiedyś. Ponieważ demony się nie rozmnożyły, a grzech się nie zmienił. Zmienili się ludzie i zmieniła się, że tak powiem, struktura, zmieniły się budynki, cała infrastruktura i tak dalej. Ale grzech się nie zmienił. A Boże Słowo i to, co Jezus uczynił na krzyżu, jest uniwersalne dla każdego człowieka. Niezależnie, tak jak powiedziałam wcześniej, od tego, kim jesteś. Dlatego tak bardzo kocham Jezusa. Dlatego, że jest dobry, miłujący i sprawiedliwy. Wiecie, tak naprawdę jest Bogiem ludzi wolnych. Każdemu dał wedle tej samej miary i każdemu dał możliwość zdecydowania w swoim życiu. To się dla... i w ogóle to jest istotne. Nikt nie może w ogóle powiedzieć, że jest ja w ogóle nie jestem zmanipulowaną osobą, że ja tam przynależę do jakiejś sekty i tak dalej. To jest nieprawda. Ja ustami swoimi wyznałam, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzyłam. I to, jak żyję, to jest moja własna wola i mój własny wybór. Uczyniłam Jezusa Panem z perspektywy wolnej swojej woli. Nigdy nikt nie zmusiłby mnie do tego, żebym żyła tak, jak żyję. Dlatego tak bardzo pokochałam Jezusa, ponieważ przebaczył mi mój grzech, dał mi bilet do nieba, ale do niczego mnie nie zmusił. Cały czas daje mi wolną rękę, dał mi niebo i dał mi wolną rękę, czyli to, jak dalej żyję, to kwestia mojej decyzji i moich wyborów. I to jest, kochani, Ewangelia. Bóg w Jezusie Chrystusie przebaczył Ci Twój grzech. Jeśli uznasz Jezusa Panem swojego życia, jeśli przeprosisz Go za grzech egoizmu i przyjmiesz Go do swojego serca, uczynisz to szczerze, masz gwarantowane niebo. I dalej tak naprawdę możesz żyć tak, jak chcesz, ponieważ Bóg to nie jest instytucja jakaś, która nas do czegoś zmusi. Ja jestem dzisiaj zaangażowana całym swoim sercem i wszystkim, co mam, we wspólnotę, ale tylko i wyłącznie z jednej perspektywy, ponieważ pokochałam Jezusa, pokochałam Jego Słowo, czyli pokochałam Biblię i żyję tak, jak w tej Biblii jest napisane. Nikt absolutnie do niczego mnie nie zmusza. Jestem wolnym człowiekiem, jak również nikt mi nie płaci za to, że jestem dzisiaj tutaj z wami. Mogłabym ten czas spędzić zupełnie inaczej. Jestem mamą dwójki dzieci. Mogłabym sobie gdzieś, nie wiem, ponieważ też jestem troszkę muzykiem, więc mogłabym sobie ten czas spędzić zupełnie inaczej, ale pokochałam Jezusa, pokochałam siebie, pokochałam drugiego człowieka. Stąd jestem tutaj dzisiaj z wami, żeby dzielić się z wami tą wspaniałą informacją, że nie musisz tego życia zakończyć na tej ziemi. Możesz tak naprawdę oddać swoje życie Jezusowi i wieczność spędzić w niebie. Na pewno w równoraki sposób odbieracie tą informację. Dla mnie, takiego człowieka, który kiedyś słyszał słowa Ewangelii, też to było dla mnie dziwne. Wiecie, mi się wydawało, że jak w ogóle tutaj na ziemi w ogóle miałem jakiś też, wiecie, wizerunek ludzi, którzy nazywali się, powiedzmy tam, religijnymi jakimiś ludźmi. Mi się wydawało, że ludzie, którzy tak naprawdę mówią o sobie, że są chrześcijanami, to spędzają w ogóle, nie wiem, leżą krzyżem w ogóle w kościele, na różaniec, chodzą ciągle do spowiedzi, są dziwni, jacyś tacy nieludzcy, ale to jest, wiecie, jakaś taka, jakieś miałam złe doświadczenie z religijnymi ludźmi, ale kiedy oddałam realnie swoje życie Jezusowi, to zamieszkał we mnie żywy Bóg, ten prawdziwy Bóg, nie jakiś Bóg enigmatyczny, nie jakieś wyobrażenie, tylko tak naprawdę prawdziwy Bóg.
i zastanawiasz się, czy... bo w ogóle wiesz, o co chodzi. Tą sprawę Jezusa należy zbadać osobiście. To nie jest temat, który... A, przyjmę, co mi tam zależy. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Zobaczę, co się z tego urodzi. Nie. Zbadaj sprawę Jezusa. A weź taki wywal numer, że wrócisz dzisiaj do domu i powiesz, kurczę, piszę sobie w YouTube ludzie, którzy spotkali Jezusa. Zobaczę, co mi tam wyskoczy. Zobaczę, czy jest ich jakaś spora grupa, czy mała grupa, a posłucham. Zobacz, ja w ogóle zbadałam sprawę Jezusa. Zbadałam ją osobiście. Biblia mówi o tym, że żeby doświadczyć tego Boga. Zbadaj sprawę osobiście Jezusa. Ja ci dzisiaj o nim mówię, ale to jest tak. To jest moje doświadczenie. Możesz o nim powiedzieć, że to jest moje subiektywne doświadczenie. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale zachęcam cię do tego, żebyś był odważnym człowiekiem i żebyś zbadał sprawę Jezusa Chrystusa. A nuż widelec, mówię prawdę. No i co wtedy? Nie skorzystasz? Nie bądź arogantem. Ja nie byłam arogantem. Zdecydowałam, że zbadam sprawę Jezusa Chrystusa. Że spróbuję się w ogóle jakoś do tego odnieść. Przynajmniej spróbuję. I zyskałam życie wieczne. Zyskałam życie wieczne. Zyskałam bilet do nieba. Dlatego nie boję się śmierci. Dlatego dzisiaj nie zabiegam tak naprawdę o to swoje takie życie, o to tak naprawdę zabiega masa ludzi. Ładny dom, ładna żona, ładne wakacje, ładny pies. Pies ma nawet paznokcie pomalowane. Wiecie, to są dla mnie rzeczy, tak naprawdę ja je mam, ale one nie przedstawiają dla mnie jakiejś większej wartości. Jestem gotowa każdego dnia na odejście z tej ziemi. Ponieważ wiem, że kiedy zamknę swoje oczy, to czeka mnie tylko i wyłącznie coś lepszego. I nie jest to we mnie, wiecie, religijny w ogóle tekst, nie? Ja naprawdę jestem pewna Boga w sobie. Przeżyłam przebaczenie win. Przeżyłam Jego miłość do mnie. Kiedy przeczytałam, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zostaniesz usprawiedliwiony zbiorową odpowiedzialnością Kościoła. Sprawa Jezusa Chrystusa jest sprawą personalną i osobistą. Musisz tutaj na ziemi odnieść się do tematu Boga i do tematu wieczności. Wiem, że masa ludzi myśli, że będąc w jakimś kościele, spełniając pewnego rodzaju uczynki, biorąc udział w pewnego rodzaju sakramentach, jestem usprawiedliwiony. To jest kłamstwo, kochani. Musisz sam odnieść się osobiście do sprawy Jezusa Chrystusa. Różni ludzie tam mówią Bóg, 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 Bóg. Ale jaki Bóg? Przez jakie U? Kreskowane czy zwykłe? Poznałaś Jezusa? Amen. Chyba cię nawet kojarzę. Po imieniu cię nie kojarzę. Czy byłaś kiedyś w kościele Spichlerz? Była. Byłaś, stąd cię znam. Wiele lat temu i pięknie tam tańczyłaś. Amen? Amen. Jezus żyje. Amen. 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 Spowodował diabeł.
Amen. 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 Jezus żyje i może dzisiaj zamieszkać w twoim sercu. Możesz dzisiaj stać się obywatelem nieba. Możesz dzisiaj stać się wolnym człowiekiem. Możesz być wolny od wszystkiego, co cię dzisiaj zniewala. Czy wierzysz w to? Ja uwierzyłam. Ojcze, ja modlę się, aby dzisiejsze słowa trafiały do ludzkich serc. Ja modlę się, aby słowa, które ja dzisiaj wywalniam, były połączone z wiarą ludzi. Ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja dziękuję Ci za zbawienie ludzi. Dziękuję Ci, że Ty chcesz, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wyrosłeś z suchej ziemi, niczym korzeń Isajego, z dziewicy izraelskiej i z Ducha Świętego. Bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Gdy chodziłeś po ziemi, demony wyganiały, choroby się kończyły, a chleby rozmnażały. Bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Na krzyżu tam poniosłeś śmiertelne to cierpienie, a potem zmartwychwstałeś i odkupiłeś ziemię. Bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. Wstąpiłeś na niebiosa, klęknęli aniołowie, a ojciec tron ci wskazał i zasiadł tam Bóg człowiek. Bo według ciała jesteś Dawidowy syn, według ducha Jahwe Elohim. 10 dni tam trwało potężne uwielbienie, a Kościół tu się modlił i stąpił Duch na ziemię. I my tu dzisiaj trwamy, Jahwe w duchu Twym, i wołamy, wróć Jezus Elohim. Kochani, nazywam się Agata Cerońska, osobiście spotkałam Jezusa. On przebaczył mi moje grzechy. Wraz z moim mężem prowadzimy w Warszawie wspólnotę. Każdą niedzielę o godzinie 10 spotykamy się na ulicy Dzierżoniowskiej 11. Tak naprawdę jesteśmy kontynuacją Dziejów Apostolskich. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg żyje, że Bóg dalej zbawia, że Bóg dalej uzdrawia, że Bóg dalej wskrzesza. Jeśli będziesz mnie kiedykolwiek jeszcze słuchał, zapraszam Cię na nasze spotkanie. Tymczasem będę już kończyła. Dziękuję Wam bardzo, że chcieliście mnie posłuchać. Cześć.